Dobra, dzisiaj będzie taki fajny, ciekawy filmik na temat HDMI Grabera EZK266, którego rozebrałem. Nagrałem film, on jest bardzo długi. Postaram się to troszeczkę skrócić, ale bardziej wyjaśnić, więc lecimy z filmikiem. Ok, witam wszystkich. Dzisiaj na niedzielę będzie taki bonus. Zobaczymy. Co jest w środku HDMI Grabera kupionego na AliExpress? Jest to EZK 266 model HD60 Game Live. Ma on takie coś jak tutaj ma podłączenie pod USB 3.0, mikrofon, że możemy sobie podłączyć mikrofon na jacka 3,5 mm i jakiś tam komentarz dodawać do nagrywanego filmu. Tutaj po boku nic nie ma. Z drugiej strony mamy dwa gniazda HDMI. Jedno jest in, czyli input, i drugie output, czyli taki pass-through, który wychodzi nam do na przykład telewizora. Po drugiej stronie nic nie ma. I na górze jest zielona dioda. Jak się podłączy pod USB-ka, to ona wtedy świeci na zielono, że urządzenie działa. Nie widziałem jeszcze na YouTubie, żeby ktoś taką kartę rozbierał. Także macie szczęście to, że macie mnie. Żartuję sobie. Ale zobaczymy, co tam w środku siedzi. I wrzucimy tą płytkę pod mikroskop. Przyjrzymy się elementom bliżej. USB 3.0, HD Capture, EZ Cap 266 2019 10, czyli kupiłem, można powiedzieć, ją w grudniu kupowałem, jakoś tak, świeżynka. No widziałem, że mają też numery na przykład z marca 2019. Jeszcze odnośnie szybko powiem wam, czy da takie urządzenie się zaktualizować firmware'em? Da się, robiłem już to, tylko jest ciężko dostać się do tego, na tą stronę z tym firmware'em. Ale można, można. Dobra, lecimy. Żadnych śrubek nie ma. Spód tego. Może sobie inaczej trochę siądę. Spód trzyma się po prostu na zatrzaskach, jak sobie otworzyłem. Podważyłem sobie takimi kostkami do gitary. Są świetne. Ta jest o tyle twarda, Ibaneza. No, Ibaneza jest twarda. Gdzieś ile ona ma? Nie wiem, 70, może 80 mm. 0,80 mm. A Lucky Luke jest dobry do takich delikatnych rzeczy. Większa jest trochę. Otworzyłem, ale jeszcze nie wyciągałem tej płytki z tej obudowy tutaj ze środka. Także zobaczymy sobie najpierw na tym podglądzie. Obraz jest z telefonu, po Wi-Fi idzie wszystko, nie po USB, bo laptopek stoi po drugiej stronie ściany. I widzimy, mamy taki tutaj, taką płytkę. Przyjrzyjcie się dobrze, bo nie rzadko takie widoki można spotkać, żeby ktoś rozbierał takie urządzenia. Dobra, ja tutaj zapauzuję, wtrącę swoje 3 grosze, póki widać tą całą płytkę. Tutaj pierwszy element. Chińczyk usunął z układu informację, co to jest za układ. Nie wiem, albo to jest zaszlifowane czymś, wyfrezowane, albo mają jakieś takie. Ale bardziej bym się skłaniał ku temu, że jakoś to sfrezowali ten napis. To jest z tej strony tutaj niedostępne, chociaż można szukać w internecie po zdjęciach pootwieranych innych tych EZ-kapów, gdzie będzie taki sam układ, ale nie zaszlifowany i prawdopodobnie będzie to ten sam. No ale taka ciekawostka, że Chińczycy usuwają informacje. Dlaczego?
żeby było trudniej naprawiać, żeby było trudniej rozpracowywać, bo to urządzenie będzie, będą smaczki jeszcze dalej. Dobra, lecę dalej z filmikiem. A potem zobaczymy, jakie są układy, jakie mają tam nazwy. 266N PCB10 2019-05-13. Czyli można wnioskować, że płytka była zrobiona w maju 13. O kurde, 13, pechowa data. Jeszcze raz zapauzuję, póki jest ta płytka. Tutaj jest prawdopodobnie układ flash, którym się wgrywa całe oprogramowanie do tego. O ile się nie mylę, to jest ten STC układ. Tutaj widzimy, że jest trochę jakby jakaś korozja czy co, albo pozostałość po topniku jakimś dziwnym chińskim. W każdym bądź razie tak to wygląda. Zapauzuję i dodam swoje 3 grosze, bo przeglądałem sporo stron, żeby ten materiał był troszeczkę taki bardziej wartościowy. I widziałem zdjęcia pootwieranych innych tych urządzeń, niekoniecznie 266, a na przykład 261, 281. I dokładnie w tym samym miejscu na płytce było też coś takiego samego. Identycznie. Układziki. STC. Tak, to jest jednak, dobrze mówiłem, to jest flash. Czyli, że jakbym coś spierniczył, wgrał na przykład firmware od innego EZK-a i urządzenie by siadło, to można jeszcze uratować je poprzez sflaszowanie tego układu. No tylko trzeba mieć jakiś tam sprzęcik albo się podłączyć jakoś pod te piny. Nie zagłębiałem się w tą wiedzę bardziej. Tutaj coś mamy. Pewnie po drugiej stronie będzie jakiś też układ, podejrzewam. Trzy te, jakieś cewki. Tutaj też mamy jakiś układ. Za bardzo nie można się doczytać. Czy on taki przykurzony jest, czy co nie? Tak jest. Dobra. Spróbuję teraz wyjąć ze środka. W tym celu użyję sobie kosteczki. Może zacznę od strony HDMI. Stop. Robię pauzę specjalnie. Błąd. Ta strona jest złym pomysłem. Najlepiej od strony tam, gdzie są słuchawki i USB. Ale zaraz sobie zobaczycie dalej. Nie wiem, czy to będzie łatwe, czy trudne. Ale widzę, że jest dosyć dobrze włożona. Kolejne wtrącenie. Generalnie chodzi o to, że ta obudowa jest z bardzo grubego plastiku, sztywnego. I ciężko jest to wyjąć, ale da się. I nie wiem, od której strony zacząć, powiem wam szczerze. Dobra, się położę trochę na boku. Nie chcę po prostu. Widzę, że są tutaj jakby tych zatrzasków 4. Po drugiej też są 4. Od której strony tutaj by ją wysunąć najlepiej? Może od USB. Ta w miarę jakoś poszło. Ta poszła do góry. Widzicie. Tak to jest z otwieraniem takich dziwnych rzeczy.
Mam nadzieję, że się nic nie uszkodzi, bo nie chciałbym sobie zniszczyć HDMI grabera. Dobra, powiedzmy, że tutaj mi wyszło. Trzymam i gdzieś jeszcze tutaj. Jak widzicie, zacząłem od strony USB i mikrofonu. O, dobra. Dobra, zapauzuję i powiem wam, że po prostu trzeba stanowczo tą płytkę podważyć. No i tyle w temacie. Chyba od tej strony najlepiej zacząć, bo tutaj jak HDMI to ciężko by było tak wyciągnąć. Także mamy ją już wyciągniętą, tą płytkę. Od strony mikrofonu wyciągałem. Czyli tu mi wyszło do góry i potem tylko pyk w bok. I obracamy na drugą stronę i zobaczymy, co kryje wnętrze z drugiej strony. Robię pauzę, żeby wyjaśnić po trochu, jakie tu siedzą układy. VS99899. No dobra, to teraz lecimy z tym najciekawszym tortem. Wisienką na torcie. Będziemy sobie omawiać VS9989. Ja teraz się przełączę na OBS-ie na nagrywanie z wszystkiego, żeby wam pokazać wszystko dokładnie, o co chodzi. Bo bardzo są fajne, ciekawe rzeczy teoretycznie można robić z tą kartą. Desktop recording. Ja sobie tutaj już rozpisałem te wszystkie elementy, co miałem na płytce. I zaczniemy od VS9989. Przejdziemy sobie do Internet Explorera, gdzie mam otwartego PDF-a. I to jest główny jakby układ, który odpowiada za wideo. Zresztą piszę wideo, procesor i multiformat converter. Zobaczmy sobie dalej, o co tu chodzi. Tu jest wejście. I co najciekawsze, jest wyjście RGB24, UF16, BT656. OK. A wejście mamy takie, jak tutaj pokazuje to. Input converter, prescaler. No, dosyć fajnie to jest opisane tutaj. Bardzo ciekawie. I tutaj mamy główne zalety tego wideoprocesora. Tak wszystkiego powiem wam szczerze, nie wiem, o co tu chodzi. Ktoś, kto jest bardziej zaawansowany w takich sprawach wideo, to będzie wiedział. Ale teraz tak, najlepsze jest to, że tutaj jest 1080p, ok. Tutaj mamy te wszystkie dane szczegółowe tego wideoprocesora, co on potrafi zrobić. Ale wiecie co? Generalnie wygląda sprawa tak, tutaj mniej więcej pisze, że obsługuje 4K i 2K w 30 Hz, no w fipsach. Co wpiszą, ale dobra. No okej, zgadza się. W opisie było, że mogę podłączyć sprzęt, który będzie miał na wyjściu 4K 30 fipsach. Ale dalej jest, że jakby transformuje te wyjście do 1080p 60 Hz, czy chodzi o to, że nagrywa w 1080p w 60 Hz. Mi się wydaje bardziej, że o to się rozchodzi, że generalnie to urządzenie obsłuży 4K w 30 fipsach, ale nagra obraz w 1080p w 60 fipsach. I tak jest. Tu się zgadza.
To się tym różni, że dwa razy droższe urządzenia, jak jakieś tam Affair Media, czy jakoś tak, nie potrafią nagrywać w 60 fipsach, tylko w 30 mają. Chociaż mogą być pod innymi względami lepsze, nie? No ale lecimy sobie dalej z tym procesorem wideo. To jest mnóstwo informacji, co on potrafi i tak dalej. Czy można sobie ustawiać auto white balance, exposure? Chociaż te opcje są zablokowane w ustawieniach, ale można je odblokować. Odblokowałem je i działały. Ale o tym będzie może inny filmik. Nie wiem. Nawet obsługuje obracanie obrazu. Tyle, że nie ma żadnej aplikacji, która by potrafiła wykorzystać ten procesor, tak jak tutaj jest to wszystko opisane. Jakiegoś takiego software'u napisanego. Bo wtedy można by wycisnąć z tego sprzętu zarąbiste fajne rzeczy. To nie jest jakiś taki do dupy sprzęt. I teraz najciekawsze jest rozpisanie nóżek wszystkich. I do czego zmierzam? Bo tutaj są bardzo ciekawe informacje. Video input. OK, jest sekcja. Dobra, skupmy się na inputcie. Jak wiadomo, ma tylko wejście HDMI. HDMI. A to teoretycznie, z tego coś się orientuje. Digital, digital. Red, blue, green. To wygląda tak, jakby obsługiwał analogowe wejście. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzu, czy w ogóle dobrze mówię. Bo mi się wydaje, że jakby zmodyfikować te pudełeczko, to można by dorobić. Czy to jest RGB? Może chodzi o RGB, a nie ten, że analogowe wejście. Nie, chyba RGB coś. Nie kumam do końca tego, ale pokazuję wam, żebyście widzieli taką fajną ciekawostkę. A output jest PR, PB. Kurde. Reset, tu są jakieś ten, test mode enable. Można robić fajne rzeczy, tylko trzeba być bardzo kumatym. XO, Crystal Input i Output. No i to tyle. Nie, tak się zastanawiam, czy on obsłużyłby tutaj najbardziej jest ten input. Czy tylko obsługuje wejście cyfrowe? Czy dałoby rady jakoś jeszcze dorobić analogowe? Nie wiem, nie wiem. Nie jestem aż tak zaawansowany. Dobra, spójrzmy sobie jeszcze. Na ten tutaj, ten. I obok niego mamy jeszcze VS2828. Co to jest? VS2828. Tego nie mam. Dobra, to skupmy się na innym na chwilę. Tego nie mam, ale mam tutaj fajną stronkę, bo na rosyjskiej stronce bardzo fajnie opisali model 261. Tutaj jest napisane w ogóle 2828, dokładnie ten sam. Przetłumaczmy sobie to. Przetłumacz. No i tutaj, że on podkręcenie czterech śrubów może wziąć tablicę. Główny układem jest konwerter wideo VS9988.
8.9, dokładnie, ten wideoprocesor, co mówiłem, plus pomocniczy VS2828. Odbiornik HDMI z obsługą 1.4 i MHL21. I te 681 FN, nadajnik, odbiornik, czyli wejście i wyjście z obsługą HDMI 1.4. Czyli mamy dwa IT. Jeden jest od wejścia, drugi do wyjścia. Ale dobra, zobaczmy sobie na filmiku i tam ile tu mamy. Mamy jeden. Czyli rozumiem. Tu też będzie IT jakiś. Tylko że zamazali. Wymazali dane. Ciekawe dlaczego. Też możecie napisać w komentarzu, dlaczego wymazali tutaj z tego. No i zgadza się, tutaj jest wyjście HDMI. Tu jest wejście. A tu jest wyjście. I tak jak on tutaj opisał na tej stronce, jest IT680. Zobaczmy sobie, jakie mam tutaj IT. Jakie mam IT? 66021. 66021. 66. Czyli to będzie to mniej więcej. Nadajnik, odbiornik i nadajnik, czyli wyjście, czyli ja mam tutaj wyjście, tak? Tak rozumiem mniej więcej. To jest wyjście? Jakoś dziwnie, ale dobra. Zaraz sobie jeszcze dojdziemy do tego też. Zobaczmy sobie w ogóle tego IT. Specyfikacja jaka jest. To jest to. I co? Jedna z ciekawszych rzeczy, jaką tutaj sobie taką zrozumiałem, dlaczego w podłączeniu PS3 nie mam żadnych problemów z tym HDCP. Ponieważ w tym urządzeniu już jest wbudowany ten jakiś klucz, który przetłumaczmy sobie właśnie tą frazę tylko. Oj, tutaj nie przetłumaczę. Dobra, ja sobie skopiuję tego linka do Firefoxa, bo tam fajnie tłumaczy. Nawet tu mam. Dobra. Przetłumaczmy sobie całą stronę. I zobaczycie, że pisze, że ma wbudowany ten klucz HDCP. I to jest też bardzo fajna rzecz. Domyślnie jest zintegrowany ROM HDCP, które są wstępnie zaprogramowane za pomocą kluczy HDCP, które zapewniają bezpieczną transmisję treści cyfrowych. Użytkownicy nie muszą się martwić zakupem i konwersją kluczy HDCP. No właśnie. I to też jest bardzo ważne przy wyborze zakupu takiego HDMI grabera, żeby miał taką już, jakby to powiedzieć, hardware'ową pomoc, obsługę tego HDCP. Też jest. Generalnie polećmy sobie tutaj do tego. To jest ten STC Microchip. Ten właśnie flash kosztuje 14 dolców. Tak? Nie. 0,35 dolara? A gdzieś go widziałem na, aha, na AliExpressie po 14 dolarów. O, jest flash napisane. Program memory type flash. To jest ta. Co tu mamy jeszcze? Tu też wymazany jeden, zamazany. Ten chyba też był wymazany. Zobaczmy sobie jeszcze na tym.
Tak, $14. Nie. To jest od audio układ. WM8960G. Zobaczmy sobie ten audio układ, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, która mnie chyba najbardziej rozwala w tym urządzeniu. Patrzcie na to. Te urządzenie SZK266 posiada tylko wejście mikrofonowe. A wejścia mamy tutaj. Jedno. Bodajże drugie. Trzecie. Trzy wejścia. A wyjścia mamy tak. Jeden głośnik. Słuchawki. I drugi głośnik. I teraz jest taka sprawa, że czy dałoby się tak zmodyfikować tego EZK 266, żeby na przykład dorobić sobie wyjście słuchawek? Albo chociaż taki malutki głośniczek, jak są w telefonach, zamontować. Tylko kwestia praktyki. Po co? Żeby ten pudełeczko grało? Odtwarzało dźwięk? Ja to już bym wolał sobie słuchawki dorobić, chociaż wyjście na słuchawki. I zobaczmy sobie piny. Tu mamy całą rozpiskę, jak to wszystko leci. Ale najciekawsza, tych zawsze data sheet są. Sheet. Data sheet, czy jakoś tak to się wymawia. Jest ta tabelka. Pin description. Description. Mikrofony bias. I teraz mam tak. Left channel input. Left channel positive differential mic input. To jest od mikrofonu. OK. Left channel input. Left channel positive differential input. Left channel single ended mic input. Channel negative differential mic input. I teraz mamy tak, wejście liniowe. Line input. Kurde, to jest piękne tutaj. Right speaker positive output. No jest wyjście na słuchawki. Mono line. Nawet mamy wyjście. Można wyprowadzić z tego wyjście liniowe lub podsłuchawki. I to jest właśnie piękne. Jak można bardzo zmodować te urządzenie. Gdzieś tutaj pisało jeszcze nawet jakie impedancje do słuchawek są. Input. Coś pięknego. Hardware output. Co? Aha, trzeba użyć jeszcze jakiś tych kondensatorów, rezystorów. Nie, kondensatory, kapakiturs. Aha, 32 omy. Ja pierdziel, rozwala to. Także jestem ciekawy, czy w ogóle można modyfikować. No i generalnie tu jest zalety tego wszystkiego. On-chip hardware driver 40 mW output power to 16 ohmów przy 3 V.
No generalnie widzicie, tak to wygląda. Niby okrojone. Minimalizacja pudełka, bo to taka mydelniczka mała. Ale jakby tą płytkę sobie fajnie pomodować, pokombinować, to można nawet dorobić wyjście słuchawkowe. Teoretycznie, bo praktycznie nie wiem, jak to by było. Wyjście słuchawkowe. I chyba jeszcze wyjście. Słuchawkowe bez styku, bez problemu. No, słuchawkowe mogłoby się przydać, bo wtedy być może nie miałbym żadnego lagu w dźwięku. Jak z samej tej karty. Bo tak jak do OBS-a idzie, to tam nieraz jest tak, że jest ten delay taki, nie? Jak tutaj bym miał z karty, to nie miałbym delayu, może, tego opóźnienia. Kurde, ciekawa sprawa. Wtedy to by było fajne. Na przykład podłączam sobie to pod OBS-a i nie muszę się przerzucać wtedy na telewizor. Tak sobie kombinuję. Dobra. To już chyba wszystko. To pokazałem. To jeszcze jest zdjęcie, jak to działa. HDMI i VGA. Wyjście niby ma ten 9989. No generalnie są ciekawe kwestie w sprawie modyfikacji tego pudełeczka, tylko to trzeba się znać już bardzo dobrze. Wiedzieć, co się robi, żeby nie uszkodzić. Dobra, jeszcze polecę ten filmik, co miałem. Zobaczymy, co tam gadałem. Tutaj już mamy jakieś układy. Wam. Dobra, trochę pod mikroskopem się Peter popatrzymy. 660 21 FN 1836 PM To nie wiem, 25. co jest. To nie wiem, co jest. Teraz sobie trochę wyostrzę. PM25 LQ512. Kolejny układ. Jest ten od dźwięku. Razem oznaczony jako WM8960G. No właśnie, to jest ten od dźwięku, właśnie co mówiłem. Sobie tylko rzucę raz okiem. Tak, od dźwięku, no. To już taka trochę lepsza wersja. No i idzie też do tego chipu, który Widzicie, jak Chińczycy tutaj wycięli, kurde, wszystkie informacje z tego układu. Skubańce. jakby wychodzi na markę. Tyle, że producent Następny układ, który został, no, szlifowany. usunął taką możliwość. Tutaj jest przy tym. O, i tu mamy jeszcze ciekawy jakiś układzik. Tego też nie wiem, co to jest dokładnie ATN. Co to, jak ja to pisałem? ATM TC185. ATM TC185 tu zasłania. Ale pod mikroskopem sobie to rozszyfrowałem. Dokładnie ATM TC185. Którego przeoczyłem. W ogóle tutaj mamy jakieś wolne wejście. I on się do układu. Dobra, ja przewijam, żeby pokazać. Najpierw HDMI, żeby weszło. 56, coś mi nie chce łapać, kurde, z ostrości. Dobra, to teraz Ale złożenie będzie użyłem tego. szkiełka. Teraz sobie to zmontujmy od strony najpierw HDMI-ka.
Najpierw HDMI, żeby weszło. Dobra, robię pauzę. A teraz montaż po prostu od strony właśnie tak jak tutaj mówiłem, HDMI i wciśnięcie tego USB z tym mikrofonem. Ok. Dobra, muszę troszeczkę tutaj sobie podważyć. No dobra, zobaczmy, czy mi wejdzie lepiej może od USB-ka. Pauza, ale za mnie kombinator. Ciężko jest to spasowane. Sakrycznie ciężko. Próbuję to. Może żebyście to jakoś widzieli też. Najpierw HDMI. Tutaj trzeba mocno wygiąć tą część. O, weszło. No i dobra, złożona, podłączę ją teraz, czy to jest ważne, którą stroną, tutaj tak, OK, złożona. Złożona. Podłączę jeszcze. Właśnie, jak to teraz by podłączyć? Żeby to było widać. Mam tu gdzieś USB-ka. Dobra, robię tak. Samo zasilanie tylko podłączę. To już mi nie będzie potrzebne. Podłączę sobie pod ten USB tester. USB testera weźmiemy. Czy się włączy? Ile będzie prądu pobierało? Zobaczymy. Będzie widać coś. Sunę sobie to. Coś tam widać. Dobra. Włączamy. Świeci. Świeci, działa. Cztery 0,17 ampera, czyli 20 mA można powiedzieć. Dobra, na tym zakończę filmik. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie z Wrocławia.